Zniavšis presto prečiste, witam Państwa bardzo serdecznie, ksiądz Stefan Batruch, i zapraszam na relację z uroczystości wielkanocnych Cerkwi Grecko-Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu. Uroczystości zaczynają się od nabożeństwa odprawianego na środku świątyni przed całunem zwanym płaszczanicą. Po nabożeństwie wszyscy procesyjnie wychodzą z cerkwi. Na czele idą duchowni i służba cerkiewna, a po nich wierni. Niesiony jest krzyż, ewangeliarz, świece, chorągwie i ikona zmartwychwstania. Procesja symbolizuje niewiasty udające się do grobu, aby namaścić ciało Chrystusa. W kościele łacińskim odpowiednikiem jest procesja rezurekcyjna. Po wyjściu z cerkwi procesja zatrzymuje się przed zamkniętymi drzwiami. Zamknięta świątynia symbolizuje zapieczętowany grób Chrystusa. Rozpoczyna się śpiew troparionu wielkanocnego. Chrystus zmartwychwstał i swoją śmiercią zwyciężył śmierć, a pozostającym w grobach darował życie. Uroczystościom wielkanocnym przewodniczy arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski. Ponowne wejście do świątyni symbolizuje anioła, który odsunął kamień sprzed wejścia do grobu Chrystusa. Podczas
juczni zmartwychwstania śpiewany jest kanon z VIII wieku autorstwa świętego Jana z Damaszku. Kanon juczni wielkanocnej został ułożony w oparciu o homilię świętego Grzegorza z Nazianzu, świętego Grzegorza z Nyssy oraz innych ojców i hymnografów. Kanon juczni zmartwychwstania obejmuje wiele tekstów biblijnych i ma formę poematu. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, zarówno na wschodzie, jak i zachodzie, upamiętniające śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa było tylko jedno święto, święto Paschy. To było święto, które obejmowało wszystkie inne święta. Było ono obchodzone z wielką czcią. W dniu zmartwychwstania niebo i ziemia są pełne światłości. Jest to światłość, która wszystko oświeca i ogarnia całą ziemię. W tekstach juczni paschalnej Chrystus nazywany jest Zbawicielem, Synem Bożym, Barankiem, Oblubieńcem, Królem Pokoju, Nieśmiertelnym, Dawcą Życia, Nową Paschą, Mądrością, Przyjacielem Człowieka. Chrystus Woskres! Chrystus Woskres! Podczas śpiewu hymnu pochwalnego, składającego się z fragmentów psalmu 68, wszyscy wierni podchodzą i całują krzyż, ikonę i ewangeliarz, mówiąc:
Chrystus zmartwychwstał. W tekstach hymnów pochwalnych Chrystus jest określany jako Pascha Święta, nowa, mistyczna, nieskalana, wielka, piękna, otwierająca bramy raju, uświęcająca wszystkich wiernych. Jest to równocześnie Pascha, czyli przejście Pana i wiernych. Uroczystości wielkanocne poprzedza tydzień zwany tygodniem męki, którym wspomina się zdradę oraz drogę krzyżową i śmierć Jezusa. Przez dwa wieki chrześcijanie spierali się, kiedy powinna być obchodzona Wielkanoc. Dopiero podczas Soboru w Nicei 325 roku ustalono, że będzie to niedziela po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Jest więc to święto ruchome. Rozpoczynają się obrzędy przygotowujące do liturgii wielkanocnej. I niechaj będzie ruka Twoja na Synu Człowieczemu, jako Ty dla siebie ukrypiesz. Arcybiskup Eugeniusz błogosławi na cztery strony świata trikirionem, potrójnym świecznikiem na cześć Trójcy Świętej i dikirionem, podwójnym świecznikiem na cześć dwóch natur Chrystusa. Podczas błogosławieństwa wypowiada słowa psalmu 80. Panie, Panie, spójrz z nieba i zobacz i nawiedź winnicę tę, którą posadziła Twoja prawica. Panie, niech spocznie ręka Twoja na Synu Człowieczym, byś go umocnił dla siebie. Jako Ty dla siebie ukrypiesz. A wierni za każdym razem odpowiadają śpiewem hymnu zmartwychwstania. Syna i Świętego Ducha, nyni powszechczas i na wieki wieczni. Rozpoczęły się wstępne obrzędy liturgii wielkanocnej, składające się z litanii i antyfon. Na początku śpiewany jest po raz kolejny troparion wielkanocny. Chrystus zmartwychwstał i swoją śmiercią zwyciężył śmierć, a pozostającym w grobach darował życie. Liturgia wielkanocna
jako chrześcijańska Pascha daje możliwość poznania Boga jako Zbawcy i daje człowiekowi również możliwość zetknięcia się z Bożą miłością poprzez komunię. Wstępna litania, zwana pokojową, składa się z próśb o pokój na świecie, za jedność chrześcijan oraz za zgromadzonych na liturgii. За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святіша Вселенська архієрея Франциска Папу Римського і за блаженніша патріарха нашого Святослава і за преосвященніша архієпископа і митрополита нашого Кирівгена, Преосвященніше архієпископа нашого Кир'яна, чесне пресвітерство у Христі дияконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Пресвято, пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Po zakończeniu śpiewu antyfon arcybiskup Eugeniusz wchodzi do prezbiterium i okadza w sposób uroczysty ołtarz, ikonostas i zgromadzonych wiernych. Kadzenie jest symbolem modlitwy wznoszonej do Boga w nawiązaniu do psalmu 140. Niech moja modlitwa kieruje się jak kadzidło przed Twoje oblicze. Kadzidło jest też wyrazem uwielbiania Boga i symbolem Jego chwały. Ze względu na szczególne znaczenie ołtarza i jego świętość należy mu się najgłębszy szacunek przez okadzenie. Kadzenie ma również charakter aktu powitalnego oraz szacunku oddawanego ikonom oraz uczestnikom zgromadzenia liturgicznego. Podczas
okadzenia schola śpiewa kondakion. Część zmienna liturgii. Mimo iż do grobu wstąpiłeś nieśmiertelny, zniszczyłeś moce czeluści i z martwych powstałeś. Dzień świętych apostolów czytania. Lektor czyta fragment Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił się przez Ducha Świętego apostołem, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym, a podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście oni ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Podczas śpiewu hymnu Alleluja po raz kolejny okazany jest ołtarz. Śpiew hymnu Alleluja przeplatany jest fragmentami psalmu 102, mówiącymi o miłosierdziu i litości Boga wobec świata. Hymn Alleluja jest modlitwą chwały i uwielbienia i przygotowuje do proklamacji Ewangelii. Diakon czyta prolog z Ewangelii świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Podczas Wielkiego Postu razem z wybranym narodem wędrowaliśmy z ziemi naszej niewoli do życia wiecznego. Podczas wędrówki przeszliśmy przez duchowe oczyszczenie, niszcząc starego człowieka, zniewolonego grzechem, i oblekliśmy się w nowego człowieka, ogarniętego Jezusem Chrystusem. Kończąc okres postu, weszliśmy razem z Jezusem do Jerozolimy, aby wziąć udział w nowej pasrze. Byliśmy świadkami, jak Jezus Chrystus, Boży posłaniec, wziął nasze słabości, znak starego człowieka i poniósł ich na Golgotę, abyśmy tam na krzyżu razem z Nim umarli dla grzechu. Na jutrzni paschalnej tak o tym śpiewaliśmy. Jak jednoroczny jagnię, błogosławiony wieniec zwycięstwa Chrystusa, dobrowolnie za wszystkich złożony został w ofierze. Pascha oczyszczenia. On swoją śmiercią na krzyżu pokonał oścień śmierci, która już nie ma władzy nad człowiekiem, gdyż On jest naszą Paschą. Od śmierci do życia i z ziemi do nieba. W poranek wielkanocny niewiastom niosącym wonności zjawił się anioł i rzekł: nie lękajcie się, szukacie żywego pośród zmarłych. Jego tu nie ma. On zmartwychwstał. Spójrzcie na płótno, w które był owinięty. Idźcie i zwiastujcie światu, że Pan zmartwychwstał, zwyciężając śmierć. Od tej chwili smutek i niepokój zamieniają się w radość i nadzieję. A ci, którzy byli bezsilni wobec świata, zdobywają świat dla Chrystusa. Niewiasty z wonnościami, apostołowie i uczniowie Chrystusa i niezliczone rzesze świadków Chrystusa w każdym pokoleniu odważnie nieśli światu tę dobrą nowinę, iż śmierć już więcej nad nami nie panuje,
gdyż jej oścień zniszczył Chrystus, niepokalany Baranek Boży. Również dzisiaj wszystko napełnia się światłem. Niebo, ziemia i przestworza podziemne. Cały wszechświat i kosmos świętuje zmartwychwstanie Chrystusa. A my nabieramy siły. Umocnieni w prawdzie o zmartwychwstaniu Chrystusa, stańmy się Jego świadkami we współczesnym świecie, który żyje jakby obok tego wydarzenia. Współczesny świat potrzebuje na nowo przyjąć tę odwieczną prawdę, która była i jest siłą Kościoła i jego wiernych, którzy nieraz za cenę wolności i życia świadczyli, że nasze zwycięstwo nad złem tego świata jest ukrzyżowanym Zbawicielu. Takimi świadkami wiary są dzisiaj chrześcijanie na Bliskim Wschodzie i w całym świecie, gdzie prześladuje się chrześcijan. Są prześladowani, gdyż sprzeciwiają się złu, śmierci, nienawiści oraz temu, co jest właściwe wrogom Boga i ludzi, którzy cały czas próbują uczynić człowieka niewolnikiem królestwa, ciemności i śmierci. Takimi świadkami byli również nasi biskupi, księża i wierni, którzy 70 lat temu nie poddali się wrogiej propagandzie i gorliwie za cenę wolności oraz życia wytrwali do końca przy Chrystusie, wyznając wiarę w Jego zmartwychwstanie. Nasz Kościół powstał z niewoli dzięki zmartwychwstałemu Panu i dzisiaj, ubogacony rzeszą świadków i męczenników, niesie prawdę o Chrystusie i człowieku w Polsce, Ukrainie i w całym świecie. W obecnych czasach wiele się mówi o prawach człowieka, ale równocześnie robi się ludzi niewolnikami wolnego, modernistycznego stylu życia oraz zaprzecza się prawo na swobodne używanie języka ojczystego, przynależność wyznaniową, wybór tożsamości etnicznej lub wyrażanie własnych poglądów. Współcześnie wiele się mówi o pokoju na świecie i równocześnie ci, którzy mają wypisane hasła pokojowe na swoich sztandarach, prowokują wojny, które prowadzą do śmierci, zniewolenia, kalectwa, nienawiści i strachu. Doświadcza tego również Ukraina, gdzie w imię tak zwanego ruskiego miru przy milczącym przyzwoleniu świata odrywa się część terytorium, zasiewając śmierć, a niewinnych ludzi wygania się z własnych domów. Doświadcza tego również Syria, Irak i wiele innych krajów świata, gdzie na nowo ręką biblijnego Kaina odbiera się życie niewinnemu bratu Abelowi. Dzisiaj tak wiele się mówi o wolności sumienia i wyznania, a w wielu krajach chrześcijanie są pozbawieni prawa na istnienie. Współczesny świat i ludzkość w znacznej mierze żyje w obłudzie, kłamstwie i pogrąża się w śmierci. Z tego stanu może nas wyprowadzić tylko zmartwychwstały Chrystus.
Nawet gdy będziemy mieć doskonałe prawo i demokratyczny ustrój i całkowitą wolność, to i tak będziemy ciągle odczuwać brak radości i nadziei, którą może dać człowiekowi tylko Chrystus jako nasza Pascha. Jednorodzony, który zniszczył bramy czeluści, dzisiaj przychodzi do naszych domów, rodzin, wspólnot, parafii oraz do wszystkich nas, drodzy bracia i siostry, którzy jesteśmy dziećmi Chrztu Świętego Woździmierza i spadkobiercami sławnej, cerkiewnej i narodowej tradycji. I mówi do nas tak, jak kiedyś do swoich uczniów: pokój wam. Czcigodni księża, wielebni bracia i siostry, drodzy w Chrystusie, przyjmijcie z radością zmartwychwstałego Zbawiciela do swojego osobistego życia, do waszych rodzin, do wspólnot zakonnych i parafialnych. Niech On będzie waszym światłem i radością. Zjednoczeni z Nim, pokonujcie wszelkie ludzkie zło i obejmijcie się wzajemnie i przekażcie sobie pokój i powiedzcie: bracie, siostro, a tym, którzy wyrządzili nam krzywdę lub nas nienawidzą, mocą zmartwychwstałego Zbawiciela przebaczcie wszystko. I dzięki temu doświadczymy mocy Paschy Chrystusowej, która wszystkich nas od śmierci do życia przenosi. W ten paschalny dzień chciałbym w szczególny sposób zwrócić się do naszych dzieci i młodzieży. Drodzy młodzi przyjaciele, nie stójcie obok naszych świątyń, ale biorąc przykład od uczniów z Emaus, otwierajcie wasze serca na prawdę, której jedynym nosicielem i gwarantem jest zmartwychwstały Chrystus. Chcę wam przypomnieć słowa papieża Franciszka, które w swojej niedzielnej homilii 24 kwietnia skierował do młodzieży całego świata. Oto jego słowa. Nie ufajcie tym, którzy próbują was odciągnąć od prawdziwego bogactwa, którym jesteście wy sami. Nie ufajcie tym, co mówią, iż życie jest piękne tylko wtedy, gdy posiadamy wiele rzeczy. Nie ufajcie tym, którzy wmawiają wam, iż jesteście bardziej wartościowi wtedy, gdy czujecie się silni jak bohaterowie filmów lub gdy nosicie najmodniejszą odzież. Wasze szczęście nie ma ceny i nie sprzedaje się. To nie dodatek, który można załadować w smartfonie. Nasze tegoroczne uroczystości odbywają się w historycznym jarosławskim sanktuarium, które od wieków chroni cudowną ikonę Matki Bożej, Bramę Miłosierdzia. O tej ikonie na nowo przypomniał nam papież Franciszek, gdy zażyczył sobie, aby była świadkiem oficjalnego otwarcia Roku Miłosierdzia w Kościele Katolickim. Wizerunek tej ikony przypomina odwieczną prawdę, iż Matka Boża jest naszą orędowniczką na drodze wiary, gdyż jako pierwsza doświadczyła całkowitego zmartwychwstania podczas swego odejścia z duszą i ciałem do miasta Boga Żywego. Niech jarosławska Bogorodzica, Brama Miłosierdzia, będzie dla każdego z was drogą, która prowadzi do domu Ojca Niebieskiego. Niech Maryja pełna łaski wyprasza dla każdego z was
i dla całego Kościoła, Boże miłosierdzie. Boże miłosierdzia, którego zwieńczeniem był krzyż i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus woskres. Всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди нині повсякчас і навіки. По хомілії і літанні розпочина się обрzęd wejścia z darami chleba i wina, które wnoszone są na ołtarz. Wysokoprawoświaszczenniejszy archiepiskopa i metropolita naszego Kyriewgena, niechaj pomiane Gospodź Bóg u carski swoim, zawsze, nyni, powsiakczas i na wieki wieczni. Świętniejszo wseleńsko archiereja Franciszka papu rymskiego i błażenniejszo patriarcha naszego Światosława i preoswiaszczenniejszo archiepiskopa naszego Kiriwana, boholudowych episkopiów naszych, czesne prezwiterstwo u Chrysty diakoństwo, bohomberężny naród nasz, prawlinie i wsewińsku, ktytoriu i błahoditoliu świętego chramu cього, i wszystkich was, prawosławnych chrystian, nechaj pomiane Gospodź Bogu carstwi swoim, zawsze i nyni powsiak czas, i na wieki wieczni. Po wniesieniu darów na ołtarz następuje litania błagalna, następnie wyznanie wiary, a po nim anafora, modlitwa eucharystyczna, która jest centralną częścią liturgii. W czasie modlitwy eucharystycznej następuje konsekracja i epikleza. Pisniu śpiewajuczy, wyklikujuczy, wzywajuczy i promowlajuczy. Modlitwa anafory przechodzi w modlitwę dziękczynną, czyli prefację, która kończy się hymnem serafinów, zwanym w tradycji rzymskiej jako Sanctus. Chcemy Bożenym Synem, gdy ko człowieku lubczy, my kluczy moi mowy, bo święty jest i preświaty, i robić mi Syn, bo Twój święty, święty jest i preświaty, wyłyszna sława Twoja. Ty świtwi tak błogosławieszczo i Syna swój drobno dał, żeby siaki Tobie równego nie zaginął, a mał się prawicznie. I przyszedł, że spełnił się, daj się zadość do nas. Na Ciebie by Jego wydano, a raczej więc sam sobie wydał za życia świtu. Wyjął chlibo świetlstwo i preczystwo, proszę ruchy, poznał chwałę. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz wspomniał w homilii, iż liturgii mszy rozpoczynającej Rok Miłosierdzia towarzyszył szczególny akcent. Tuż przy ołtarzu wystawiona była ikona Matki Bożej Bramy Miłosierdzia, która na stałe znajduje się w sanktuarium w Jarosławiu. Що запасла мається на відпущення гріхів. Po modlitwie dziękczynienia i uwielbienia następują słowa konsekracji. Krow moja nowego zawitu,
що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Po słowach konsekracji diakon podnosi patenę i kielich w akcie ofiarowania. O istnieniu ikony Matki Bożej Bramy Miłosierdzia przypomniał papieżowi kaznodzieja domu papieskiego, ojciec Raniero Cantalamessa, który kopię tej ikony otrzymał na zakończenie rekolekcji prowadzonych dla biskupów grecko- i rzymsko-katolickich w Ukrainie. Obecny papież Franciszek zetknął się z ikoną Matki Bożej Bramy Miłosierdzia w swojej wczesnej młodości, gdy kopia tej ikony ozdabiała cerkiew grecko-katolicką Buenos Aires. Z rządzeniem opatrzności młody Jorge Mario Bergoglio był ministrantem u grecko-katolickiego księdza Stefana Czmila, który z Przemyśla w latach 40. XX wieku przez Rzym wyjechał na misję do Argentyny. Młody Jorge Bergoglio, służąc do liturgii wschodniej, z pewnością widział tą ikonę i gdy dowiedział się od ojca Raniero Cantalamessy o niej, zapragnął, aby była ona obecna podczas ceremonii otwarcia jubileuszowego roku miłosierdzia. Do komunii uczestników liturgii przygotowuje modlitwa Ojcze Nasz, która jest wyrazem ufności, bliskość i miłość Boga. Szczególnym momentem objawiania się i doświadczania tajemnicy i miłosierdzia Boga w liturgii jest komunia, podczas której święte postaci stają się prawdziwym pokarmem duchowym. Ikona Matki Bożej Bramy Miłosierdzia, którą papież Franciszek znał z grecko-katolickiej kaplicy w Buenos Aires, stała się znakiem Bożego Miłosierdzia związanym z aktualnym pontyfikatem. XVII-wieczna ikona Matki Bożej Bramy Miłosierdzia, czczona od kilku stuleci, przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem, a nazwana została Bramą Miłosierdzia ze względu na symboliczne znaczenie, jakie przypisuje się Maryi, która jest bramą otwierającą drogę do Zbawiciela. W okresie po II wojnie światowej cerkiew w Jarosławiu była zniszczona. Jednak szczególny kult maryjny, słynącej łaskami ikony, nigdy nie zanikł. Pierwszy
pielgrzymka jarosławskiej ikony Matki Bożej Bramy Miłosierdzia do Watykanu była wydarzeniem wyjątkowym i niespodziewanym. Po trudnych latach prześladowań przez władze komunistyczne oraz dotkliwym czasie obecnej wojny na wschodzie Ukrainy, duchowe wydarzenie powiązane z ikoną jarosławską stało się wsparciem duchowym dla każdego, kto nie jest obojętny wobec dramatów XX wieku oraz obecnych wydarzeń wojennych w Europie i świecie. Pierwszym znanym w historii odpustem udzielonym dla wiernych odwiedzających ikonę jarosławską jest dekret papieża Klemensa XIII z 1760 roku. Kolejne odpusty nadał jarosławskiej świątyni i ikonie papież Klemens XIV oraz jego następca Pius VI w 1775 roku. 4 lata później papież Pius VI wydał bullę, której stolica apostolska uznała ikonę Bogorodzicy za cudowną i udzieliła pełnego odpustu. Liturgię Eucharystii zamykają obrzędy zakończenia i rozesłania wiernych. Święto Wielkanocy w Kościele Wschodnim trwa cały tydzień. Przez cały ten czas są otwarte wrota królewskie w ikonostasie. Na znak tego, że przez zmartwychwstanie Chrystusa wszyscy wierni mają otwarty dostęp do nieba. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita Przemysko-Warszawski, udziela końcowego błogosławieństwa zgromadzonym biernym. Sława Tobie, Chryste Boże, upowanie nasza, sława Tobie, Chrystus Woskres. W nawiązaniu do ikony Matki Bożej Bramy Miłosierdzia należy wspomnieć, iż pod koniec XIX wieku z okazji stulecia bulli papieża Piusa VI miała miejsce uroczysta koronacja ikony Matki Bożej Jarosławskiej diamentami ufundowanymi przez biskupa przemyskiego Jana Stupnickiego. A w roku 1996 legat papieża Jana Pawła II, Achille Silvestrini, dokonał w Jarosławiu jej ponownej koronacji papieskimi koronami. Arcybiskup Eugeniusz dokonał rozesłania i razem z wiernymi po raz kolejny wyznaje wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa, powtarzając słowa i śpiewając hymn zmartwychwstania Chrystus zmartwychwstał. I swoją śmiercią zwyciężył śmierć.
a pozostającym w grobach darował życie. Po zakończeniu liturgii zwierzchnik Kościoła grecko-katolickiego w Polsce, arcybiskup Eugeniusz, błogosławi wielkanocny chleb zwany artosem, na który nałożona została ikona zmartwychwstania Jezusa. Predwiczny Boże, błogosławy i oświaty Twoim duchownym błogosławieniem chlip cej, szo był win usim, szo je spożywają na spasienie duszy, zdrowia ciała i zachwyt proti wszichne duch. W tradycji Kościoła grecko-katolickiego również jest zwyczaj święcenia pokarmów. Odbywa się to bądź Wielką Sobotę, bądź po wielkanocnej liturgii. Błogosławieniem samouczo Boga, Ojca i Syna i Świętego Ducha, ta siłą i Świętego Chrysta i śmiercią Gospoda naszego Jezusa Chrysta. Święta wielkanocne dla grekokatolików to także okazja do wspólnego świętowania, do wspólnych spotkań w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Błogosławiającej oświadczyć ciałki paski okropującej świacznej wody w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, nyní powszechczas i na wieki wieczni. Amin. Wnętrze cerkwi w Jarosławiu jest ozdobione polichromią autorstwa lwowskiego malarza Michała Bojczuka i pochodzi z początku XX wieku. W okresie wielkanocnym wierni pozdrawiają się nawzajem: Chrystus zmartwychwstał, a w odpowiedzi słyszą: prawdziwie zmartwychwstał. I w ten sposób przekazują sobie nadzieję płynącą z tego faktu. Koncepcja aranżacji wnętrza Jarosławskiej Cerkwi jest utrzymana w stylu neobizantyjskim, a główny akcent został postawiony na stworzenie klimatu sakralnego piękna, umożliwiającego doświadczenie tajemniczej obecności Boga. Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich na 20. rocznicę koronacji ikony Matki Bożej Miłosierdzia Bramy do Jarosławia na 19 sierpnia.